Szanowni Państwo, godzina dziewiąta, myślę, że czas już zacząć. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym celebrować będziemy kilka wydarzeń. Po pierwsze, za chwilę rozpoczniemy ceremonię nadania Wydziałowej Hali Technologicznej imienia profesora Wiesława Olszaka. Dzisiaj również kontynuujemy spotkanie w ramach 5. Międzynarodowej Konferencji Mechatronics. Ponadto dziś rozpoczyna się jubileuszowe 20. Szczecińskie Sympozjum Spawalnicze, które rokrocznie organizowane jest na naszym wydziale. Na nasze uroczystości przyjął zaproszenie pan jego magnificencja rektor Jacek Wróbel. Witamy serdecznie. Uroczystości zaszczycili również swoją obecnością członkowie Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk wraz z przewodniczącym profesorem Arkadiuszem Mężykiem. Witamy serdecznie. Witam przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, pana Pawła Szeremeta. Nie wiem, czy jest... Na nasze uroczystości przyjął zaproszenie prezes koncernu Fanuc Polska, pan Jędrzej Ratajczak, ale Jędrzej Kowalczyk chyba jeszcze jest w drodze, bo korki go zatrzymały. Dzwonił, że już za 5 minut będzie. Serdecznie witam przewodniczącego Rady Uczelni, pana Zbigniewa Cenkera. Cenkera to jest nowy twór. Rada Uczelni, zgodnie z nową ustawą, mamy dodatkowy organ, który wspiera działalność naszej uczelni. Witam prorektorów, dziekanów, zaprzyjaźnionych wydziałów naszej i innych uczelni i krajowych. Witam przedstawiciela rodziny, panią profesora Wiesława Olszaka, panią Annę Majchrzycką. Serdecznie witam uczestników 5. Konferencji Mechatronics oraz 20. Seminarium Spawalniczego, a w szczególności pana Grzegorza Petkę, dyrektora okręgowego Polskiego Rejestru Statków oraz pana Sławomira Sikorę z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Witam sponsorów i wszystkich gości przybyłych na naszą dzisiejszą uroczystość. Proszę teraz o zabranie głosu jego magnificencję rektora. Panie rektorze, panie przewodniczący, panie dziekanie, szanowni profesorowie, szanowni goście, droga Aniu. Bardzo cieszę się, że dziś w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym jest tak ważne wydarzenie jak odsłonięcie tablicy imienia profesora Wiesława Olszaka i nadanie jego imieniem hali technologicznej. Jednocześnie rozpoczyna się konferencja Mechatronics, której i również przy okazji jest posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, której przewodniczy pan profesor Arkadiusz Mężyk, jednocześnie przewodniczący konferencji rektorów akademickich szkół polskich, tak zwanego KRASP-u. Cieszę się bardzo, bo to też mój bliski przyjaciel, jak i również to, że tak licznie zgromadziliśmy się dziś, aby uczcić pamięć pana profesora Wiesława Olszaka, nadając jego imieniem nazwę hali technologicznej. Proszę państwa, chyba ja nie muszę tutaj wiele mówić, ponieważ sylwetka pana profesora będzie przedstawiona, ale był to wybitny naukowiec, wybitny nauczyciel akademicki, który wychował pokolenia absolwentów. Był pan profesor dziekanem Wydziału Budowy Maszyn i Okrętów, również prorektorem w jednej kadencji. Ma osiągnięcia ogromne. Poza tym liczne odznaczenia, wyróżnienia państwowe. Był również członkiem Armii Krajowej. Więc tych funkcji, które on pełnił, ale też bardzo bogata historia pana profesora świadczy o tym, że był uznanym nauczycielem, był uznanym naukowcem, ale też jego osiągnięcia pozanaukowe i pozadydaktyczne wskazuje na to, że był niezwykłą osobowością. Bardzo się cieszymy, że możemy dziś w tym dniu uczestniczyć i połączyć te wszystkie wydarzenia tak ważne, tak znamienite, ale to, że jesteście z nami, świadczy o tym, że ta pamięć dla pana profesora Wiesława Olszaka jest ogromna i uznanie za jego osiągnięcia.
Ja przy okazji chciałbym serdecznie wam życzyć owocnych obrad, również w czasie konferencji, wypracowania bardzo istotnych, ważnych dla funkcjonowania gospodarki, dla inżynierii mechanicznej, spraw, które będą skutkowały naszym rozwojem technologicznym regionu, kraju, ale też Europy i świata. Życzę tego wszystkiego z całego serca i cieszę się, że tak licznie tutaj będziecie uczestniczyć w tych wydarzeniach, które są dziś tak połączone. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i ta pamięć o panu profesorze Olszaku, niech ona trwa i faktycznie ta tablica będzie przypominać, jak ważną osobą była dla Politechniki, dla Szkoły Inżynierskiej, Politechniki Szczecińskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, profesor Wiesław Olszak urodził się w 1925 roku w Kielcach. W latach 1944-45 walczył jako żołnierz oddziałów Armii Krajowej Wilka i Barabasza, które operowały na Kielecczyźnie. Studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którą ukończył w 1951 roku. Zgodnie z nakazem pracy został skierowany do Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie, gdzie podjął pracę na stanowisku starszego asystenta w katedrze obróbki skrawaniem. I od tego momentu losy profesora Wiesława Olszaka związały się z naszą uczelnią. Profesor przeszedł wszystkie szczeble kariery. W 1962 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. W 1966 roku awansował na stanowisko docenta. W 1974 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego i objął stanowisko profesora. W 1990 otrzymał nominację na stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Szczecińskiej. Działalność naukowa profesora Wiesława Olszaka była skoncentrowana w obszarze technologii maszyn i była ściśle powiązana z praktyką inżynierską. W szczególności dotyczyła procesów frezowania, plastycznej obróbki gwintów na obrabiarkach oraz nagniatania powierzchni w celu poprawy jej jakości. Profesor Wiesław Olszak wypromował 7 doktorów nauk technicznych. 3 z nich uzyskało stopień doktora habilitowanego. Szczególnie dużo czasu profesor Olszak poświęcał na działalność organizacyjną w Politechnice Szczecińskiej. Od 1964 do 70 kierował zakładem i katedrą obróbki skrawaniem. Od 1970 do 81 był kierownikiem zakładu obrabiarek, obróbki skrawaniem i technologii budowy maszyn. W 1981 roku organizował Instytut Technologii Mechanicznej, którym kierował do 1995 roku. W latach 1969-72 pełnił funkcję dziekana Wydziału Budowy Maszyn. W latach 1972-75 pełnił funkcję prorektora do spraw nauki i współpracy z gospodarką narodową. Był pierwszym zastępcą rektora Politechniki Szczecińskiej. Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że dzięki wysiłkom profesora Wiesława Olszaka w bardzo trudnych latach 1988-95 wybudowana została nowa hala technologiczna Wydziału Mechanicznego, na której znalazło się laboratorium Wydziału, przed którą właśnie dzisiaj tutaj stoimy. Profesor Wiesław Olszak uzyskał wiele nagród i odznaczeń. Z ważniejszych wymienić należy Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, kawalerski i oficerski i komandorski, Krzyże Zasługi, srebrny i złoty, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Pamiątkowy za Zasługi dla Rozwoju Nauk na Pomorzu Zachodnim. Za działalność natomiast kombatancką otrzymał Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal Wojska w Londynie w 1948 roku, Krzyż Partyzancki oraz Krzyż Armii Krajowej. Szanowni Państwo, w uznaniu wybitnych zasług profesora Wiesława Olszaka Senat Politechniki Szczecińskiej w 1996 roku nadał profesorowi Wiesławowi Olszakowi zaszczytny tytuł i godność doktora honoris causa. Ponadto w 2015 roku Senat Politechniki Świętokrzyskiej podjął uchwałę o nadaniu profesorowi Wiesławowi Olszakowi zaszczytnego tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Profesor Wiesław Olszak zmarł 6 września 2018 roku. Dziś minęły już 3 lata, odkąd nas opuścił.
Decyzją Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2019 roku w uznaniu zasług profesora Wiesława Olszaka Hali Technologicznej, której był patronem, nadano jego imię. Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, aby uroczyście odsłonić tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Proszę teraz o zabranie głosu pana profesora Stanisława Adamczaka, który był inicjatorem nadania profesorowi Wiesławowi Olszakowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Wielce szanowni uczestnicy dzisiejszego ważnego wydarzenia, panowie rektorzy, panowie profesorowie, dziekani, jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być obecny na tej uroczystości. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, bo osoba profesora Olszaka jest osobą, która po prostu nie ma odpowiednika w historii, bym powiedział, i w historii, i w dziejach akademickich Polski. Pan dziekan przedstawił sylwetkę pana profesora głównie w aspektach jego działalności w Szczecinie. Tutaj początkowo w Politechnice Szczecińskiej, później w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Ale wydaje mi się, że przy tej okazji warto by powiedzieć na temat działalności pana profesora w wieku, kiedy był młodym, kiedy zaczynał edukację. Bo ten początek na pewno miał wielki wpływ na karierę naukową i pozycję pana profesora. Pan profesor, jak było wspomniane, urodził się w Kielcach. Skończył szkołę podstawową imienia Stefana Czarneckiego też w Kielcach. Rozpoczął naukę w liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego. Ale niestety wybuch wojny, II wojny światowej, przerwał tą naukę. Ale profesor od samego początku podjął aktywną działalność w ramach nauczania, w tak zwanym tajnym nauczaniu. Czyli podjął naukę na poziomie gimnazjum, które ukończył, i później podjął naukę na poziomie liceum. Wszystko w ramach tajnego nauczania. Ale już pan profesor był aktywny we wszystkich obszarach działalności. Nawet w jego, bym powiedział, życiorysie edukacyjnym jest pewny wątek bardzo ciekawy edukacji, która była, bym powiedział, legalna w ramach generalnej guberni. Był słuchaczem kursów buchalteryjno-handlowych. To był kurs, który był, bym powiedział, umożliwiał to, że kiedy pan profesor ukończył 15 lat, nie musiał podjąć pracy, bo był taki obowiązek, i groziło to między innymi, że mógł być wysłany na roboty do Niemiec. I poprzez to, że jego ojciec był kolejarzem, podjął pracę na kolei jako telegrafista. No i proszę państwa, tak się złożyło, że w 1943 roku pan profesor złożył egzamin maturalny z języka polskiego. Chciał się przygotować do egzaminu maturalnego z matematyki, ale doszedł do wniosku, że praca zawodowa mu nie pozwoli na to. W związku z tym w trakcie zaczął załatwiać zwolnienie lekarskie, żeby uzyskać, bym powiedział, żeby mieć czas na przygotowanie do tego. W tym czasie został aresztowany jego brat starszy, zesłany do Auschwitz-Birkenau, gdzie tam niedługo zmarł. I pan profesor w tym momencie podjął, nie zdając egzaminu z matematyki, podjął, bym powiedział, istotną decyzję. Wstąpił do oddziału partyzanckich, najpierw oddziału Wilka, później Barabasza. Aż do wyzwolenia Kielc brał aktywny udział jako członek tych oddziałów. Miałem okazję z panem profesorem rozmawiać na temat tego wątku,
bym powiedział, partyzanckiego. Pan profesor nie był rozmowny, nie mówił wiele faktów, bo pan profesor w swoim latach mówił, że ta wojna to nie była taka zero-jedynkowa, że byli Niemcy i byli Polacy, tylko były to dwie płaszczyzny, które zachodziły na siebie, a przy okazji było wiele nieprawidłowości, wiele po prostu zachowań, które były trudne do akceptacji. W związku z tym pan profesor nie zostawił wspomnień z tego czasu. W ostatnim okresie życia pan profesor przekazał mi wiele ciekawostek, kiedy był partyzantem, bo to były naprawdę trudne czasy. Był świadkiem, bym powiedział, dramatycznych wydarzeń, które po prostu rzutowały i charakteryzowały ten straszny okres II wojny światowej. Pan profesor, będąc już w oddziale Barabasza i Wilka, przystąpił do, to też jest taki wątek ciekawy, że w Kielcach zostały powołane kieleckie kursy akademickie. Przez to, że w Kielcach przebywało wielu nauczycieli akademickich, którzy ukrywali się. Byli to nauczyciele z Poznańskiego, z Warszawy i były prowadzone normalnie, bym powiedział, zajęcia akademickie. Szefem tych kursów był profesor Warchałowski, późniejszy rektor Politechniki Warszawskiej. Pan profesor zaraz po wyzwoleniu zgłosił się, kontynuował działalność w tych kieleckich kursach akademickich, ale profesor Warchałowski powiedział, że dobrze kolego, ale trzeba zdać egzamin maturalny z matematyki. I w międzyczasie już wyzwolony w Kielcach zdał maturę z matematyki. No i po wojnie wiadomo, że nauczyciele wrócili do swoich miejsc zamieszkania, między innymi profesor Warchałowski do Warszawy. Zaczęła się organizować Politechnika Warszawska. W 1945 roku nawet był pomysł, żeby tą Politechnikę ulokować w Łodzi. Tam zaczął działać Wydział Mechaniczny. Profesor podjął, już nawet zdał egzamin wstępny, ale niestety nie zaczepił się w Łodzi, bo Ministerstwo Komunikacji w 1945 roku chciało powołać Akademię Komunikacji w Krakowie. Ale Akademia Górniczo-Hutnicza przejęła ten pomysł, powstał Wydział Komunikacji i później ten Wydział Komunikacji był zalążkiem powstania Politechniki Krakowskiej. Dobrze, że są tu przedstawiciele i pan profesor jest absolwentem praktycznie Politechniki Krakowskiej. Tu nie było precyzyjnie powiedziane, ale pan profesor po ukończonych studiach rozpoczął pracę jako specjalista w zakładach naprawy taboru kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim. No i proszę Państwa, pojawił się pewien wątek, który zadecydował o tym, że pan profesor został nauczycielem akademickim. Pan profesor jako dobry inżynier zabiegał o mieszkanie. Ale Zakładowy Komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej powiedział mu tak, jak zmienisz swój życiorys, nie podasz w życiorysie, że byłeś członkiem Armii Krajowej, to damy ci mieszkanie. Ale pan profesor, jak mi powiedział, nie zdecydowałem się na to, bo jakbym to zrobił, to bym był całe życie szantażowany. W związku z tym, nie mając mieszkania, kiedy się dowiedział, że w Szczecinie powstaje Wyższa Szkoła Inżynierska, pan profesor wylądował tutaj w Szczecinie i tutaj jest początek jego znakomitej kariery naukowej, zresztą, którą pan dziekan już przedstawił. Czyli proszę potraktować, że to jest pewne uzupełnienie, bym powiedział, życiorysu kariery, bym powiedział, pana profesora, niezwykłej kariery. Nie spotkałem do tej pory profesora,
który miałby takie swoje, bym powiedział, osiągnięcia. Osiągnięcia sięgające tego, że był aktywnym uczestnikiem, bym powiedział, oporu, czyli oddziałów partyzanckich w II wojnie światowej. Ale proszę Państwa, jako pan profesor, jako Kielczanin, no tu dzisiaj powstaje, bym powiedział, jest hala, nadanie imienia, ale tak doszedłem do wniosku, że musi być pewien element na tej hali, który będzie podkreślał związki pana profesora z Kielcami. W związku z tym, panie dziekanie, proszę o pomoc. W związku z tym, proszę Państwa, przywiozłem taki upominek, który warto, żeby władze dziekańskie umieściły tutaj w hali tego, która to jest płaskorzeźba wykonana z brązu, tradycyjną metodą na namułek foryerski. Ci, którzy się odlewnictwem zajmują, to wiedzą. Jest to, proszę Państwa, płaskorzeźba przedstawiająca budynki biskupów krakowskich, w którym była zlokalizowana pierwsza wyższa uczelnia techniczna na ziemiach polskich. W 1816 roku w tych budynkach powstała przez Stasica zorganizowana i całe szkolnictwo techniczne w Polsce ma początek właśnie w tym ważnym wydarzeniu. I wydaje mi się, że ta płaskorzeźba z pewną dedykacją, która podkreśla, że jest to dar przekazany z okazji nadania imienia Hali Technologicznej imienia profesora Wiesława Olszaka. Serdecznie dziękuję za wystąpienie. Życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy, panie profesorze. Szanowni państwo, proszę o uroczyste odsłonięcie tablicy jego magnificencję rektora profesora Jacka Wróbla i pana profesora Stanisława Adamczaka. W takim razie proszę panią Anię Majchrzycką o pomoc. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja bym chciała powitać tutaj na tej uroczystości wszystkich tych, którzy tę halę tworzyli. Bo rzeczywiście inicjatorem budowy tej hali był mój ojciec, będę mówić tata, bo mi jakoś tak nie chce przejść przez gardło ojciec, tata. I cytował Demostenesa na początku, że skromne możliwości bywają czasem źródłem wielkich osiągnięć. No i tak się stało. Ta hala została wybudowana w trudnych czasach. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale pieniądze na początku na budowę tej hali wpłynęły z przemysłu, ale to była pożyczka, którą spłacono wdrożeniami. I na to, że ta hala jest, to pracował zespół wspaniałych ludzi. Część z nich jest tutaj i im się należy również szacunek i pamięć. Część z nich, no niestety, już z przyczyn naturalnych odeszła. Są wśród nas dzisiaj, przynajmniej widziałam jedną osobę, panią inżynier Krystynę Solecką, pierwsi absolwenci naszego wydziału, rocznik 1952, 56, 57. Ojcu zależało zawsze, żeby studenci mieli możliwość pracowania przy urządzeniach, żeby zdobywali doświadczenie. Bo też tutaj przyświecała mu taka maksyma Goethego, że wiedza jest nie wszystkim. Ważne jest, żeby umieć wdrożyć tę wiedzę. Ówczesny zespół współpracował z ponad 40 zakładami w kraju. No, ja tutaj o tym nie będę mówić, bo wiem tyle, ile wiem, ale tutaj obecni mogliby na ten temat więcej powiedzieć. Także
ta hala służy wydziałowi od lat. Tutaj znalazły miejsca laboratoria inżynierii materiałowej, katedry podstaw konstrukcji maszyn. No i myślę, że ta hala będzie dalej służyła. Także dziękuję władzom uczelni, władzom wydziału za podjęcie inicjatywy o nadaniu imienia tej hali mojego ojca, ale jeszcze raz podkreślam, on był inicjatorem, był seniorem budowy, ale tak naprawdę tę halę tworzył zespół wspaniałych ludzi, o których należy pamiętać. Część dzisiaj tutaj jest, część z różnych innych przyczyn nie mogła być dzisiaj. Na końcu powiem tak, że ojciec był osobą bardzo skromną. Ci, którzy go znali, to potwierdzą. Ale na pewno dzisiaj byłby bardzo dumny z tego, że ta hala nosi jego imię. I skończę takim cytatem Montesquieusza, że kapitał skromności zawsze przynosi duże procenty. Także mam nadzieję, że pamięć o moim tacie zostanie tutaj podtrzymana wśród tych najstarszych pracowników. No szkoda, że nie ma studentów, którzy mogliby też, że tak powiem, o nim się trochę dowiedzieć. Był autorytetem na wydziale niekwestionowanym. 3 lata temu, 6 września zmarł. Część osób miałam okazję spotkać w tym dniu na grobie ojca. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pozwolę sobie poinformować, że tą piękną tablicę pamiątkową, ta piękna tablica pamiątkowa została zaprojektowana przez pana Tymona Królikowskiego, studenta 3 roku konserwacji zabytków na UMK w Toruniu. Model odlewniczy przygotowali dr Marcin Królikowski i dr Krzysztof Filipowicz, natomiast oraz pracownicy hali technologicznej. Sam odlew został wykonany tutaj na naszej odlewni pod nadzorem profesora Bogdana Piekarskiego oraz doktora Andrzeja Drotlewa. Serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie i przygotowanie tej pięknej tablicy. Szanowni Państwo, kontynuując dzieło profesora Wiesława Olszaka, hala technologiczna została wpisana na zachodniopomorską listę infrastruktury naukowo-badawczej i uzyskała dofinansowanie na zakup wyposażenia do badań na rzecz przemysłu regionalnego. Aktualnie jesteśmy w trakcie realizacji 3 projektu aparaturowego ze środków Marszałka Województwa Zachodniego, którego celem jest transformacja hali technologicznej dla potrzeb przemysłu 4.0. Zapraszam Państwa do hali technologicznej na poczęstunek i zwiedzanie jej potencjału oraz ekspozycji naszych sponsorów. Zapraszam również do zwiedzania ekspozycji związanej z 20. sympozjum spawalniczym, które znajduje się, tutaj jest instalowana na dziedzińcu wydziału. Serdecznie zapraszam do hali.